Kochani, odkryłem nową rzecz. Odkryłem nową rzecz, nową chorobę psychiczną, która może, byłoby to pięknie, gdyby została nazwana moim nazwiskiem, żebym chociaż został zapamiętany przez potomnych jako odkrywca nowej choroby psychicznej. Natomiast wstępnie, jako robocza nazwa tej choroby, to przyjąłem, nadałem tej chorobie nazwę tłuszczyca. Tłuszczyca jest to choroba czysto psychiczna. Jest to taki stan umysłu, który pozwala człowiekowi otworzyć lodówkę i wyjąć z tej lodówki dokładnie to, co promuje tę chorobę. Dokładnie to, co tej chorobie jest potrzebne do rozwoju. Czyli dajmy na to, taka tłuszczyca może być oparta chociażby o spożywanie węglowodanów. Białych węglowodanów, na przykład człowiek otwiera lodówkę, wyjmuje pizzę, wkłada do mikrofalówki i to coś, co nazywa się pizza po podgrzaniu w mikrofalówce, zjada to i to. Wiecie, z czym to zjada? Nie z pieprzem, nie z solą, nawet nie z ketchupem. On to zjada ze smakiem tego flaka. Zjada ze smakiem. Tłuszczyca jest to choroba, która pozwala takiemu człowiekowi ugotować makaron i do tego makaronu, żeby więcej go połknąć, dołożyć puszkę gotowego sosu, bo ta tłuszczyca potrzebuje węglowodanów. Są tłuszczyce, które są oparte na czymś innym. Mówimy na razie o pewnym typie tłuszczycy opartej na węglowodanach. Taka tłuszczyca pozwala człowiekowi, jak jest w restauracji, zamówić kurczaka w głębokiej panierce i do tego stos frytek. I chcę was poinformować, że żeby to było możliwe, to ta tłuszczyca musi zrobić taki malutki myk, wyłączyć rozum. I to wyłączenie rozumu ta tłuszczyca przeprowadza, korzystając ze swojej koleżanki, która się nazywa encefalopatia wątrobowa. Jest to taka choroba, która powoduje, że poziom inteligencji, czyli umiejętność kojarzenia, co jest przyczyną, a co skutkiem, spada w dół. To jest coś takiego, że pamięć u takiego osobnika, co zjadł 15 minut, jest wyłączana. On pamięta tylko to, że on teraz chce jeść, że on już jest głodny, on to pamięta. I dlatego informuję was, że ta tłuszczyca jest naczelną chorobą, natomiast ona do tego swojego działania korzysta ze współpracy innych chorób, między innymi z takiej choroby, jak którą właśnie nazwałem, choroby, która wyłącza logiczne myślenie. I dlatego, drodzy kochani, chcę was poinformować, prowadzę badanie nad tłuszczycą. Pierwszy punkt, zauważyłem, że ona nie działa w samotności. Ona sama by sobie nie dała radę. Owszem, w późniejszym, już na późniejszym etapie, kiedy to już nie jest nadwaga, a to jest otyłość i to otyłość chorobliwa, to ta ilość tkanki tłuszczowej wydziela taką ogromną ilość estrogenów, które zalewają ten mózg do tego stopnia, że ten mózg nie jest w stanie myśleć o niczym innym, tylko o tym, co je lub o tym, co zje za chwilę. I kochani, resztę opowiem w innym filmiku, a teraz smacznego.